dziękuję katowickiemu IPN-owi, panu prezydentowi za to, że utrwalili tutaj, na tym domu, gdzie powstały pierwsze wolne związki zawodowe w komunistycznej Europie, tą tablicę, bo to jednak jest pewnego rodzaju satysfakcja, że uhonorowano. Ja myślę, że Katowice już teraz, tacy radni Katowic będą chcieli, żeby to zostało tak bardzo, powiedzmy, jakoś, przepraszam, nagłośnione, no bo wiecie, że jest taka prawda historyczna, że zwycięstwo ma wielu ojców, tylko porażka jest sierotą, a tutaj jednak jest zwycięstwo, bo nie liczyłem się z tym, że będę, zakładając wolne związki zawodowe, będę mógł obchodzić 30-lecie, bo wtedy była sytuacja bardzo trudna, ale jakoś przeżyliśmy z rodziną i jakoś ta tablica sprawia mi ogromną przyjemność, że mogę na moim, znaczy w domu, w którym mieszkam, mogę mieć pamiątkę dla potomnych i dla tych przechodzących. Serdecznie dziękuję za to utrwalenie tego naszego działania. Zapraszam wszystkich zebranych siedziby. Dlatego mi się udało, ponieważ radni miasta Katowic podjęli inicjatywę, żeby upamiętnić to wydarzenie, rocznicę 30-lecia, umieszczając na tym domu tablicę na część naszego działania. I bardzo dziękuję wszystkim radnym, którzy to zainicjowali. A tutaj jest jeden pan radny, który wyszedł z tym naszym działaniu. Niech się pan pokaże tutaj, no. Bo to idzie w świat. Znaczy ja sobie interpelację w tej sprawie, no bo uważam, że tutaj utworzenie wolnych związków zawodowych właśnie w Katowicach było ważnym wydarzeniem historycznym dla tego miasta i miasto powinno uhonorować ludzi takich właśnie jak pan Kazimierz, którzy w najtrudniejszych latach próbowali tutaj właśnie budować wolne związki zawodowe i demokrację, której dzisiaj samorząd katowicki korzysta. No i bardzo się cieszę, że miasto się do tego odniosło pozytywnie i został ten projekt zrealizowany. Zakładałem wolne związki zawodowe dlatego, ażeby Polaków uwolnić spod dyktatury komunistycznej. No to było jedyne wyjście. To była jedyna droga ku wolności. Dlatego tak to się stało. Dlaczego tak się mało teraz o panu mówi, o pana zasługach? Jeżeli... Bo dlatego, że ja, no jak wiecie, jest takie przysłowie, że zwycięstwo ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. Gdańsk sobie przywłaszczył wszystkie prawa do Solidarności i Wolnych Związków Zawodowych, co jest niesprawiedliwe i fałszowanie historii. No przecież to jest wielka chluba dla Katowic, dla województwa katowickiego. To jest ogromna chluba, że tutaj właśnie powstało. Przecież ta myśl i ta inicjatywa powstała na kilka miesięcy przed Solidarnością. Solidarności on tylko pomógł, bo reszta, ta cała spontaniczna siła, prawda, się odważyła się wzmocnić te działania. Świtoń jest jednym z najodważniejszych ludzi. Opinia o nim obiegowa jest jemu nieprzychylna. To dzieło ówczesnych władz bezpieczeństwa, służby bezpieczeństwa, Urzędu Bezpieczeństwa. Tak potrafili jemu łatkę przylepić, że gros społeczeństwa fałszywie ocenia sylwetkę Świtonia. W rzeczywistości to jest człowiek, który wszystkich ludzi kocha, twierdzą, że to jest antysemita. Nic to nie ma wspólnego z antysemityzmem, bo on walczy o prawdę i tylko prawdę. Nie można powiedzieć, że jeżeli walczymy o rację naszych polskich interesów, to jesteśmy antysemitami. Tak nie można powiedzieć, więc Świtoń walczy o wolną Polskę. O wolną Polskę, oby zawsze była suwerenna i sprawiedliwa.
latach okazało się, że Katowice z Kazikiem Świtojem na czele były pierwszym miastem, pierwszym miejscem, gdzie takie związki powstały. Wprawdzie o kilka miesięcy, ale Kazik wyprzedził to, co było na Wybrzeżu. Kiedy w 80 roku zaczynaliśmy w Hucie Katowice strajk, to był ostatnie dni sierpnia, wśród komitetu strajkowego był Jacek Jagiełka, który znał wcześniej, przed sierpniem, Kazika Świtonia. Ja z racji tego, że interesowałem się wydarzeniami, ale że tak powiem amatorsko, znałem nazwisko, w szczególności od momentu, kiedy Kazik brał udział w głodówce w kościele świętego Marcina. To było Wolna Europa, której wtedy słuchałem i rozgłośnie te wydarzenia nagłaśniały. W dniu dokładnie 2 września jako reprezentanci Huty Katowice przebywaliśmy razem z obecnym tutaj Bogdanem Borkowskim, który wtedy był wiceprzewodniczącym Komitetu Strajkowego w Hucie Katowice. Ja byłem tylko członkiem prezydium w Gdańsku. Spotkaliśmy tam wiele znanych obecnie osób, jak na przykład panią Walentynowicz, Bogdana Borusewicz, oczywiście Lecha Wałęsę. W czasie naszego rozstania Bogdan Borusewicz poprosił nas, abyśmy się zaopiekowali, w cudzysłowie mówiąc, Kazikiem Świtoniem. Kazik był wtedy w areszcie domowym. Początkowo, gdy trwał strajk w Gdańsku i w Szczecinie, miał nawet zablokowaną łączność, nie mógł się z domu wydostać, ani nie można było mieć z nim żadnego kontaktu. Zresztą próbowaliśmy w czasie strajku nawiązać telefoniczny kontakt, to było niemożliwe. Bogdan Borusewicz poprosił mnie osobiście, żebyśmy pomogli Kazikowi w jakiś sposób w tej jego sytuacji. Tak też uczyniliśmy. Po powrocie z Gdańska razem z Jackiem Jagiełką, też członkiem Komitetu Strajkowego Huty, korzystając z samochodu takiej Nysy towarowo-osobowej, przyjechaliśmy na Mikołowską 30 po Kazika. Wcześniej go tylko telefonicznie, wcześniej go nawet nie uprzedzaliśmy, że go będziemy zabierać, natomiast że go odwiedzimy. Praktycznie wykradliśmy go wtedy w Służbie Bezpieczeństwa. Kazik pozostawał z nami w hucie nieprzerwanie do dnia 11 września. W tym czasie trwały negocjacje z władzami na temat treści porozumienia. Pierwsze porozumienie, w hucie zawarliśmy kilka porozumień, ale oczywiście najważniejszym jest to z 11 września, z późniejszymi załącznikami. Natomiast chciałbym krótko powiedzieć, że te nasze pertraktacje z władzą ówczesną były takim procesem ciągłym, trwającym chyba kilka miesięcy. Zaczęło się od tego, że nie chcieliśmy podpisywać porozumienia na zakończenie strajku. We władzach strajkowych i wśród aktywnych strajkujących nie było ludzi, nie było prawników, nie było ludzi z wyższym wykształceniem. Baliśmy się cokolwiek spisywać poprzez nieufność do władzy, czy przez nieufność do władzy. Baliśmy się jakichkolwiek wiążących zapisów czynić bez pomocy. Uznaliśmy, że musimy spisać dokument, który powie wyraźnie, że to, co w Gdańsku i w Szczecinie, a dotyczy wolnych związków zawodowych, obejmuje cały kraj. Porozumienie to w tej części zasadniczej praktycznie w całości dotyczyło rozszerzenia działalności, oddziaływania czy ważności porozumienia gdańskiego w punkcie dotyczącym wolnych związków na cały kraj.